Nie tak całkiem nowa pani prezes rozpoczęła pracę w wodociągach już 17 lat temu i jak przyznaje, nie był to przypadek, była bowiem i wciąż jest zafascynowana tą dziedziną. Zaczynałam pracę jako inspektor do spraw gospodarki wodno-ściekowej w dziale technicznym. Przez wszystkie te lata miałam okazję poznać zasady funkcjonowania i specyfikę zakładu, począwszy od ujmowania, uzdatniania i rozprowadzania wody, po odbieranie i oczyszczanie ścieków. W 2009 roku, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej, zajęłam stanowisko kierownika jednostki realizującej projekt. W dniu 4 października bieżącego roku uchwałą Rady Nadzorczej spółki pani Dorota Borkowska została powołana na prezesa zarządu i jak przyznaje, zamierza kontynuować realizację zadań spółki. Zamierzam bardzo rzetelnie kontynuować zadania wynikające z działalności spółki i co jest dla mnie bardzo ważne, chciałabym pomyślnie zakończyć i prawidłowo rozliczyć projekt, który jest największą inwestycją w naszej gminie. Przed spółką stoją nowe wyzwania, chociażby rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Olszanach, budowa i przebudowa kanalizacji na terenie miasta i gminy Strzego, rozbudowa, modernizacja, oczyszczalni ścieków w Rusku oraz remonty istniejącej infrastruktury podziemnej, to jest kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów. Doświadczenia nabyte przy realizacji projektu ze środków unijnych, największego w historii gminy Strzegom, niewątpliwie pozwolą spółce na podejmowanie kolejnych inwestycji, a tym samym podniosą standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.